Hej moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na projekt Denko, czyli mini recenzję kosmetyków, które w ostatnim czasie zużyłam. Są to kosmetyki tylko pielęgnacyjne, dlatego że jeśli chodzi o makijaż, będę pod koniec roku nagrywać projekt Zero. I w tym filmie pokażę Wam wszystkie kosmetyki makijażowe, które zużyłam w ciągu roku 2023, także Denka to stricte pielęgnacja. Zaczniemy sobie od pielęgnacji twarzy, bo mam tego najwięcej. Ostatnio naprawdę sporo rzeczy mi się pokończyło. Ten odcinek wleci w niedzielę i co prawda miałam na niedzielę inny pomysł. Chciałam nagrać pogadankę plus makijaż paletką Anastasia Cosmos, ale zaczyna mnie powoli brać lekkie przeziębienie, troszeczkę boli mnie gardło, także stwierdziłam, że nagram troszkę krótszy film, bo jeśli chodzi o filmy typu pogadanka na moim kanale, są one zazwyczaj dosyć długie. Jak nakręcę sobie jakiś temat, to dosyć mocno potrafię się rozgadać. No a dzisiaj gardło mi na to nie do końca pozwala. Także lecimy sobie z Denkiem, zaczynamy od pielęgnacji twarzy, bo mam tego najwięcej. Ostatnio zużyłam całkiem sporo produktów. Pierwszy kosmetyk to marka Yossi. Jest to cytrusowa esencja z naturalnymi kwasami AHA, kwasem hialuronowym, niacynamidem oraz acerolą. Mamy tutaj bardzo dużą pojemność, bo jest to aż 200 ml. Rewelacyjny atomizer, który daje całkiem fajną, taką przyjemną mgiełkę. Może nie jest to ultra lekka mgiełka, ale nie są to też nieprzyjemne duże krople, więc bez problemu możemy używać produktu bezpośrednio na twarz. Jeśli chodzi o działanie esencji, zawiera ona kwasy AHA, także jest delikatnie złuszczająca, ale jest to bardzo subtelny efekt. Także myślę, że sprawdzi się zarówno dla skóry suchej, dla skóry mieszanej, jak i dla skóry bardzo wrażliwej. Mamy tutaj 97% składników pochodzenia naturalnego, same fajne składniki, m.in. hydrolat z zielonej herbaty, z róży damasceńskiej, z lipy, hydrolat z geranium, fermenty z aceroli, rzodkiewki, ekstrakty z borówki i dużo, dużo więcej. Także skład jest naprawdę świetny, esencja działa trochę jak tonik, a trochę jak taki dodatkowy booster nawilżający. Łagodzi, tonizuje, ale też porządnie nawilża, no i delikatnie złuszcza na skórek, przez co przy dłuższym stosowaniu widać efekty wygładzenia, także naprawdę rewelacyjny produkt. Jak mówiłam, mamy tutaj 200 ml, kosmetyk jest bardzo wydajny, także chętnie do niego wrócę. Dalej nawilżający ochronny krem z SPF 50 na dzień, jest to seria Vitamin C, marka Eveline Cosmetics. Pokazywałam Wam go na kanale, moim zdaniem jeśli chodzi o tego typu drogeryjne produkty, jest to jeden z lepszych. Pomimo tego, że produkt zawiera wysoką ochronę, wysoki SPF, to nie jest ciężki, nie jest tłusty, nie zostawia na skórze białej poświaty. Ma lekką konsystencję, szybko się wchłania, także sprawdza się również pod makijaż. Serdecznie polecam, świetny produkt. Lecimy sobie dalej, kolejny krem, jest to bioaktywny krem regenerująco rozświetlający na noc. Mamy tutaj aminokwasy, minerały, algę brunatną i kwasy omega. Ten kosmetyk kupiłam kiedyś na wyprzedaży w Rossmanie, jest to marka Biotin Care. Nie mam pojęcia, czy ta marka nadal jest dostępna w drogeriach, ale jeżeli traficie stacjonarnie albo w jakiejś drogerii internetowej konkretnie na ten produkt, to serdecznie polecam. Jest to kosmetyk odżywiający, regenerujący, odbudowujący barierę hydrolipidową i faktycznie tak jest. Ładnie skórę otula, silnie odżywia, nawilża, ale przy tym jest lekki, nie lepi się. Jest to krem dedykowany na noc, ja na noc wolę bardziej treściwe, bogate kremy, dla mnie jest to formuła bardziej dzienna. Także nakładając go na noc musiałam nałożyć sporą ilość, przez co był niewydajny, ale jeśli chodzi o samo działanie, o odżywienie, nawilżenie, regenerację, jak najbardziej się sprawdził, także jakby co serdecznie polecam. Lecimy sobie z kolejnym produktem, płyn micelarny od marki Shelly. Jest to płyn do cery wrażliwej z biofermentem z owsa i aloesem. Ja na co dzień płynów micelarnych nie używam, a jeżeli już po jakiś sięgałam, to po garniera z witaminą C. Testowałam różne płyny micelarne, no i niestety bardzo często mi się one nie sprawdzały. Ten płyn sprawdził mi się bardzo dobrze, jest skuteczny, wszystko rozpuszcza, nawet mocny makijaż, nawet wodoodporny tusz. Nie trzeba pocierać, wystarczy przyłożyć wacik na kilka sekund i faktycznie ten makijaż się rozpuszcza. A przy tym płyn jest łagodny, nie szczypie w oczy, nie tworzy żadnej mgły. Także jeżeli szukacie dobrego płynu micelarnego z fajnym składem, bo mamy tutaj 98,6% składników pochodzenia naturalnego, to polecam Wam płyn od Shelly. Dalej mamy coś z Sephory, jest to maseczka z kwasami. Moje drugie opakowanie, kilka miesięcy temu zużyłam pierwszą sztukę i byłam bardzo zadowolona. Także jak tylko zobaczyłam, że ta maseczka jest na wyprzedaży, to ponownie do niej wróciłam. Maska ma postać żelową, ale nie jest super gęsta, nie lepi się, także bez problemu zmywa się z twarzy. Jeśli chodzi o działanie, delikatnie złuszcza, fajnie rozpromienia, rozświetla.
Także naprawdę spoko produkt. Nie wiem, czy te maski nadal są dostępne, ale jeżeli są i będzie jakaś wyprzedaż, to na pewno chętnie do tego produktu wrócę. Jeśli chodzi o pielęgnację Sephory, jest to jeden z fajniejszych kosmetyków, jakie testowałam. Dalej marka Eveline Cosmetics i płynne płatki pod oczy. Jest to wersja redukująca zmarszczki i kurze łapki. Takiego efektu nie zauważyłam, no ale nie oszukujmy się, kosmetyk za 20 zł czegoś takiego pod oczami nam nie zrobi. Co do samego produktu, jest to postać żelowa, która delikatnie skórę otula. Kosmetyk daje pod okiem przyjemne uczucie odświeżenia, także jest to spoko opcja do nałożenia rano przy porannej pielęgnacji. Daje też taki delikatny efekt wygładzenia, więc można powiedzieć, że jest to spoko sprawa pod korektor. No ale powiem Wam, że jakiegoś super szału to na mnie nie zrobiło. Zużyłam, bo zużyłam, nie powiem, żebym nie była zadowolona, ale wolę jednak na co dzień używać standardowych hydrożelowych płatków, widzę po nich lepsze efekty, także nie wiem, czy do tego produktu jeszcze wrócę. Przechodzimy sobie dalej, będąc w temacie Eveline, serum multipeptydowe. Mamy tutaj produkt z kolagenem i ceramidami, seria Serum Shot, na pewno wszystkim dobrze znany kosmetyk. Jak dla mnie jest on ok, było to moje trzecie opakowanie, także świadczy to o tym, że lubię ten produkt, ale nie mogę powiedzieć, żeby było to najlepsze serum drogeryjne na świecie. Jak dla mnie, przez to, że jest to kosmetyk bardzo płynny, jest niestety mało wydajny. Taka buteleczka 30 ml starcza mi maksymalnie na 1,5 miesiąca, przez to, że jest to lekka, płynna konsystencja, no to żeby poczuć otulenie, muszę tego produktu nałożyć sporo. Ostatnio zaczęłam używać bielendy ujędrniające peptydy, również jest to serum. Moim zdaniem obydwa produkty działają na skórze bardzo podobnie, ale serum z bielendy ma inną, troszkę bardziej bogatą, treściwą konsystencję, przez co nakładam tego kosmetyku mniej, więc automatycznie będzie bardziej wydajny. Także pomimo tego, że lubię serum z Eveline, no to nie wiem, czy do niego wrócę, bo jeśli chodzi o bielenda ujędrniające peptydy, to serum ma dla mnie dużo fajniejszą konsystencję. Przechodzimy sobie dalej, kolejne serum to Glow Recipe, jest to Watermelon Glow Niacinamide Dewy Drops. Było to moje drugie opakowanie, wcześniej miałam pojemność 15 ml, zużyłam całe. Tutaj miałam kosmetyk pełnowymiarowy w pojemności 40 ml, serum miałam bardzo długo, ale nie używałam go codziennie. Nie ukrywam, że trochę było mi go szkoda, dlatego że produkty Glow Recipe nie są dostępne w Polsce. Trzeba je kupować za granicą, no a jest to czasem mocno problematyczne. Co prawda marka Glow Recipe jest dostępna na przykład na Cult Beauty, ale bardzo wkurza mnie to, że trzeba czekać długo na przesyłkę. Były momenty, że czekałam na paczkę 2 tygodnie, no a ja po prostu czegoś takiego nie lubię. Jeśli chodzi o sam produkt, był on żelowy, ale taki dosyć treściwy, przyjemnie otulający, odżywczy, nawilżający, kojący. Także na pewno do tego serum wrócę, może nie dzisiaj, może nie za miesiąc, ale jak najdzie mnie ochota i będę chciała zrobić zamówienie na Cult Beauty, to na pewno kolejny raz sięgnę po ten produkt. Przechodzimy sobie dalej, hydrofilne masło oczyszczające od polemiki. Jest to marka, która bazuje na spruszkowanej herbacie matcha, ma bardzo fajne składy. Jeśli chodzi o to masełko, ono było dosyć tłuste, ale przy tym nie było problemu, żeby je ze skóry zmyć. Zamieniało się w taką lekką, przyjemną emulsję, otulało skórę. Jest to kosmetyk z czystym składem, mamy tutaj 99,5% składników pochodzenia naturalnego i nie zawsze kosmetyki z tak dobrym składem mi się sprawdzały. Nie rozpuszczały makijażu, musiałam ich używać 2-3 razy, żeby wszystko doczyścić. W przypadku tego masełka wystarczy jedna porcja, wszystko się ładnie rozpuszcza, domywa, a przy tym masełko jest delikatne, nie tworzy mgły. Także naprawdę świetny kosmetyk. Kolejne denko to krem pod oczy od marki Biosense. Jest to krem ze skwalanem i algami. Naprawdę genialny produkt. Powiem Wam, że jeśli chodzi o takie droższe kremy, no to zazwyczaj nie robiły one na mnie efektu wow. Jeśli chodzi o wysokopółkowe kremy, testowałam m.in. krem z Lancôme czy z Estée Lauder i jak dla mnie te kremy nie dawały pod okiem żadnego efektu. Ten krem przy stosowaniu codziennie, przy regularnym używaniu faktycznie te efekty dawał. Co prawda mamy tutaj tylko 3 ml, bo jest to pojemność mini, ale powiem Wam, że kosmetyk starczył naprawdę na długo. Był bardzo gęsty, treściwy, czuć było, że skórę otulał. Używałam tego kremu w wieczornej pielęgnacji i świetnie mi się sprawdzał. Skóra rano po przebudzeniu nadal była nawilżona, była też napięta i ujędrniona. Krem kupiłam na stronie Space NK w zestawie z 3 innymi kosmetykami tej marki i na tyle mi się spodobał, że postanowiłam jakiś czas temu zamówić kolejny zestaw. Także mam już kolejne opakowanie tego produktu i na pewno będę go chętnie używać. Nie wiem, czy za jakiś czas nie kupię sobie pełnowymiarowego opakowania, bo produkt jest naprawdę genialny.
Lecimy sobie dalej, kolejny wysokopółkowy krem. Wracamy na chwilkę do marki Glow Recipe. Jest to krem do twarzy Plum Plum Hyaluronic Cream. Jest to pojemność 15 ml, kupiłam ten produkt na Vinted. No i powiem Wam, że jak dla mnie jest to kolejny genialny kosmetyk, który co prawda jest drogi, ale moim zdaniem, tak jak w przypadku kremu pod oczy z Biosense, jest on wart swojej ceny. Jeśli chodzi o formułę tego produktu, była ona kremowo-żelowa, z jednej strony bardzo leciutka, szybko się wchłaniała, ale z drugiej strony otulała skórę, zostawiała taką przyjemną, jedwabistą poświatę. Używałam tego kremu na dzień i sprawdzał mi się zarówno pod makijażem, jak i w dni, kiedy nie nosiłam makijażu i na przykład chciałam nałożyć grubszą warstwę kosmetyku z filtrem, albo chciałam nałożyć jakieś bardziej treściwe kremowe serum. Ten produkt w połączeniu z każdym innym kosmetykiem sprawdzał się świetnie, nic się nie rolowało, nie było uczucia ciężkości, także bardzo chętnie do tego kremu wrócę, myślę, że będę polować na Vinted i jak znajdę w fajnej cenie, to na pewno kupię. Ostatnie dwa produkty pielęgnacyjne do twarzy to saszetki, mam tutaj maskę do ust od Star Skin. Powiem Wam, że ja za takimi produktami nie przepadam, ciężko mi nic nie mówić przez jakieś 20-30 minut, ciężko mi nie otwierać ust, no bo jeśli chodzi o tego typu maski, one zazwyczaj są bardzo mocno nasączone. Ta konkretna maseczka była na biocelulozowej płachcie i jak nałożyłam ją na usta, to wszystko mi spływało, bo była mega nasączona. Nie mogłam tych ust otworzyć, bo jeżeli to zrobiłam, to wszystko wlewało mi się do środka. Smak i zapach tej maski był dla mnie bardzo nieprzyjemny, bo był to taki zapach ziołowego syropu połączonego z eukaliptusem. Niby coś takiego odświeżającego, ale dla mnie było to nieprzyjemne. Także maska na nie, może i te maseczki działają, ale ja po prostu nie lubię ich używać. Druga saszetka to płatki pod oczy w kształcie gwiazdek, znalazłam je w jednym z kalendarzy adwentowych, podobnie zresztą jak tą maseczkę do ust. Jeśli chodzi o działanie, powiem Wam, że płatki były naprawdę spoko. Po nałożeniu tych płatków czułam przyjemne odświeżenie, ukojenie, po ich zdjęciu widać było, że skóra jest fajnie nawilżona. Także całkiem spoko produkt, ale z tego co kojarzę, te płatki są dosyć drogie. Także moim zdaniem zdecydowanie bardziej opłaca się kupić zestaw 60 płatków hydrożelowych, na przykład od Pixi czy od Petit Fee. Wychodzi to dużo taniej, no bo taka saszetka kosztuje chyba z 20 zł i moim zdaniem jest to troszkę za drogo. Dalej trzy produkty do włosów. Pierwszy kosmetyk to marka Barva Cosmetics. Jest to naturalna odżywka emolientowa do włosów średnio i wysokoporowatych. Jeśli chodzi o tą odżywkę, ja ją znalazłam na Allegro, kupiłam ją za jakieś 13-14 zł, kupiłam też szampon, no i powiem Wam, że ta odżywka była naprawdę fajna, ładnie włosy wygładzała, troszeczkę dociążała, ale nie były one obciążone, oklapnięte, włosy się ładnie układały, nie elektryzowały się, także jak za 12-13 zł myślę, że spoko produkt i jeżeli jeszcze kiedyś znajdę na jakiejś fajnej promce, no to myślę, że do tej odżywki wrócę. Drugi kosmetyk to Wianek, jest to odżywczy szampon do włosów z ekstraktem z miodunki. Z jednej strony bardzo dobrze oczyszczający szampon, z drugiej strony bardzo łagodny, niepodrażniający, nieprzesuszający skórę głowy. Także jeżeli szukacie łagodnego, a zarazem skutecznego szamponu, to polecam Wam ten od Wianka z ekstraktem z miodunki. Trzeci kosmetyk do włosów to marka Neboa. Jest to woda lamelarna, ekspresowa regeneracja, wygładzenie i połysk. Jeśli chodzi o tego typu produkty, moim zdaniem są świetne, bardzo je lubię, ale niestety zazwyczaj zawierają alkohol, także nie jest to produkt polecany do regularnego stosowania, na przykład codziennie czy co drugi dzień, tylko raczej jako opcja na większe wyjścia, opcja SOS. Kiedy chcemy uzyskać na włosach fajny efekt, chcemy, żeby były one wygładzone, nabłyszczone, żeby wyglądały jak z salonu, ale z drugiej strony nie mamy czasu, żeby trzymać jakiejś maski pół godziny. Tutaj mamy odżywkę 8-sekundową, nakładamy, ona delikatnie rozgrzewa nam włosy. 8-10 sekund trzymamy na włosach, zmywamy i te włosy faktycznie są lejące, wygładzone i do tego fajnie się układają. Jeśli chodzi o tego typu odżywki, lubię L'Oreala, lubię Garniera, lubię też tą odżywkę z Neboa. Także jeśli chodzi o zakupy tego typu odżywek 8-sekundowych, no to zależy to po prostu od tego, co jest aktualnie na promocji. Tak naprawdę wszystkie, które testowałam, spoko mi się sprawdzały. Ale z tego co kojarzę, marka Neboa ma troszkę lepsze składy, także jeżeli zwracacie na to uwagę, to polecam Wam tą konkretną odżywkę. Na koniec trzy produkty do pielęgnacji ciała. Pierwszy kosmetyk to płyn do kąpieli Isana, wersja Good Dreams. Mamy tutaj olej lawendowy i ekstrakty z wanilii. Ogólnie płyn jest ok, faktycznie daje fajną pianę, ma ładny zapach, ale moim zdaniem ma jeden minus, jak dla mnie jest to płyn niewydajny, no i żeby zrobić dużą pianę, trzeba go nalać sporo. Z drugiej strony jest on bardzo tani, ma 750 ml,
Także pomimo tego, że ta wydajność moim zdaniem jest bardzo średnia, no to myślę, że jeszcze do niego wrócę. Drugi płyn do kąpieli to marka Only Bio. Jest to wersja All Inclusive z ekstraktem z magnolii i masłem mango. Jest to wersja limitowana, którą złapałam na jakiejś wyprzedaży za 10 zł. No i powiem Wam, że ten płyn był bardzo fajny. Był dużo gęstszy niż Isana, także trzeba go nalać mniej, przez to jest bardziej wydajny. Ma intensywniejszy, mocniejszy zapach. Także ogólnie płyny z Only Bio serdecznie polecam. Bardzo fajnie mi się sprawdzają. Moim ulubionym zapachem i ulubionym zapachem mojego synka jest Coca-Cola. Także najczęściej właśnie ten zapach kupujemy. No i ostatni produkt. Jest to Perfecta Peanut Butter. Cukrowy peeling do ciała ekstra rozświetlający. Ja ten peeling miałam w swojej łazience bardzo, bardzo długo. Myślę, że około roku i nie mogłam się zabrać do używania. Jeśli chodzi o peelingi Perfekty, najbardziej lubiłam bananowy, był to peeling kremowy z taką delikatną drobineczką. Co do tego peelingu był ok, były to drobinki cukru, ale one nie były zbyt duże, więc mocno tego na skórkę nie zdzierały. Ogólnie peeling był ok, ale raczej do niego nie wrócę. W tym momencie używam albo suchego peelingu kawowego z marki Nakomi, albo peelingu kawowego z Biedronki, który jest rewelacyjny. Także jeżeli będziecie w Biedronce i szukacie fajnego peelingu, to gorąco Wam ten produkt polecam. Jeśli chodzi o Denko, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie znać w komentarzach, czy znacie produkty, które się w moim Denku znalazły, które Wam dzisiaj pokazałam. A jeżeli tak, to napiszcie, jak się u Was sprawdziły. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!